Witajcie, Paraguay Live. Jestem Zbyszek i serdecznie Was pozdrawiam ze słonecznego Paragwaju. Prawie jak zawsze od przyszłego tygodnia mają temperatury trochę pójść na dół, ale trochę odpoczniemy od tego ciepła. Słońce świeci. Ale sądzę, że Was widzę, a przede wszystkim, co najważniejsze, że Wy nie widzicie. Dzisiejszy temat praktycznie chciałem poświęcić jestem z Polski, czy jesteśmy z Polski. Zadajecie nam wiele, wiele pytań, dlatego w tym odcinku chciałem się skupić na paru konkretnych odpowiedziach, to znaczy odpowiedzieć na zadawane przez Was pytania, ok? Czyli jeżeli macie chęci, jesteście ciekawi, zostańcie z nami, ok? Pytanie, dlaczego właśnie Paragwaj? Dobre pytanie i odpowiedź byłaby może trochę dłuższa, ale powiedzmy sobie, krótko rzecz biorąc, szukaliśmy długo tego kraju, tego zakątka ziemi, gdzie byśmy byli szczęśliwi, a przede wszystkim, gdzie możemy żyć swobodnie i wolnie. Szukaliśmy. Byliśmy w wielu krajach, nie chcę tutaj wymieniać, prawie pół świata objechaliśmy, aż w końcu wygraliśmy w Paragwaju. Dlaczego? Paragwaj wówczas, praktycznie 16-17 lat temu, był mało znany. Nie było tego kapitalizmu, dążenia za pieniędzmi cały czas. Myśmy chcieli żyć spokojnie, bez żadnych problemów. I tutaj znaleźliśmy w Paragwaju naprawdę naszą drugą ojczyznę, muszę powiedzieć, bo czujemy się tyle lat już świetnie. Wybraliśmy Paragwaj, ponieważ leżał w środku Ameryki Południowej. Nie był, że tak powiem, jeszcze zapełniony, czy nadal nie jest, turystami. Żyje się spokojnie. Ludzie są świetni, świetni, świetni i jeszcze raz świetni. Często się uśmiechają, pomocni. Jesteśmy naprawdę super zadowoleni. Nie mamy przymusów z góry, tak, że to trzeba, to musicie, to musicie, to musicie. Ja zawsze mówię, to co muszę, to umrzeć. Każdy z Was to musi, ale poza tym nic innego. I tutaj w Paragwaju możemy właśnie to wszystko realizować. Następne pytanie, które wielu z Was zadaje, czy Paragwaj jest... Pierwsza odpowiedź na pytanie, czy Paragwaj jest tani, nie jest tani. Czy da się tanio żyć? Tak, da się. Dlaczego nie jest tani? W ostatnich latach ceny poszły znacznie w górę. To znaczy, powiedzmy sobie, pensje wzrosły. Minimalna pensja w Paragwaju wynosi około 320-340 euro na dzień dzisiejszy. Oczywiście nie wszyscy ją płacą, ale takie są realia. Schowałem się trochę, jak widzicie, w cieniu palmy, bo słoneczko przygrzewa. Powracając do tematu, Paragwaj nie jest tani. To znaczy tak, myśmy zamieszkali tutaj 70-75 km poza Asunción, czyli poza stolicą. Jak każda stolica, Asunción jest drogie. To znaczy, czynsze są drogie, życie jest drogie, smród jest duży, zanieczyszczenia powietrza jest duże i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nam się to nie podobało, dlatego wybraliśmy miasteczko Piribebuy, które jest oddalone, tak jak wspomniałem, mniej więcej 70 km, dobre 70 km od Asunción, jak i od lotniska, międzynarodowego lotniska Silvio Petiros. Także położenie jest optymalne, powietrze jest świeże, mamy sporo zieleni, jak widzicie, dlatego jesteśmy tutaj zadowoleni. I naprawdę można sobie tanio ułożyć życie. To znaczy, mieszkamy poza Asunción i praktycznie mamy małe koszty utrzymania, do których zaraz powrócę, ok? Następne pytania właśnie są o koszty utrzymania, znaczy o wysokość kosztów utrzymania, za ile pieniędzy można przeżyć. Widzicie, tutaj kwestia odpowiedzi jest trochę ciężka. Oczywiście można przeżyć i za 100 euro. I są ludzie, którym nie wystarcza 2000 euro. Oczywiście mówię w stosunku miesięcznym. Dlatego trudno jest to porównać.
U nas koszty, może odpowiem na to pytanie trochę inaczej, jakie mamy koszty. Czyli tak, podatek za ziemię, za naszą ziemię, którą mamy tutaj w Paragwaju, to jest kwestia około 30 euro w stosunku rocznym. To znaczy płacimy za około 6 hektarów 30 euro miesięcznie. To jest, powiedzmy sobie, no przeliczcie na złotówki teraz euro, nie wiem, 4 ile stoi, powiedzmy 120-130 zł, tak? Także nie są to wysokie pieniądze. Poza tym, co płacimy, to jest internet. Internet nie jest tani. W sumie internet płacimy też w granicach, powiem w euro, około, powiedzmy sobie, 25 euro miesięcznie. Doliczamy koszty. Samochód. Samochód płacimy w granicach do gminy 20-25 euro w stosunku rocznym. Następne koszty to jest prąd. Prąd mamy, prąd jest rachunek w miarę wysoki, w zależności czy mamy gości, czy też nie. Mamy, że tak powiem, basen, mamy kuchnię, no praktycznie wszystko, że tak powiem, jest na prąd. Dlatego te rachunki wychodzą w granicach, powiedzmy sobie, miesięcznie, też wychodzi w granicach 30 euro miesięcznie, także nie jest to jakaś kwota bardzo niska. Oczywiście, że jeżeli żyje się na wsi, i ma się jedną lodówkę, czy powiedzmy sobie nawet na sąsiad, który, no powiedzmy, dużo rzeczy nie ma, ma jedną lodówkę, ma tam dwie lampy, ma radio i tak dalej, tak jak to ludzie wcześniej mieszkali, no to płaci w granicach powiedzmy 12-15 euro miesięcznie za prąd. Czyli powiedzmy sobie, to nie są jakieś wielkie koszty. Poza tym naturalnie dochodzą koszty utrzymania, ale to chyba Gosia by się musiała wypowiedzieć, bo ona na ogół kupuje te rzeczy, chociaż mówię, rzeczy, ceny w sklepach są porównywalne do Polski, również do Niemiec, więc mniej więcej koszty utrzymania pewno można porównać do kosztów w Polsce. W niektórych nawet segmentach muszę powiedzieć, że chyba nawet są koszty, czy powiedzmy sobie ceny u nas, znaczy u nas w Paragwaju, wyższe jak w Polsce. Ale mamy za to na ogół super pogodę, więc jakoś to się wszystko wyrównuje. Oczywiście pytanie również często przez Was zadawane. No dobra, fajnie, przyjechaliście do Paragwaju, czy powiedzmy sobie tak, jak Wy chcielibyście przyjechać, z czego będziemy żyli? Dobre pytanie. Z czego my żyjemy? Mamy sporo ziemi, więc tutaj jest, że tak powiem, sporo pracy. Przede wszystkim robi to Gosia i naprawdę jestem jej wdzięczny. Super dba o ogród. W następnym filmiku, czy w kolejnych filmikach oczywiście Wam to przedstawię. Ja natomiast wcześniej, to znaczy podczas pobytu w Niemczech, zajmowałem się nieruchomościami. Tam również inwestowaliśmy swojego czasu w nieruchomości, przede wszystkim w działki w Niemczech, ale również w Polsce. Wówczas były to inne czasy. Uważam, że inwestycja w działki czy w ziemię jest inwestycją na ogół długoterminową. Więc to robiliśmy, no i dzisiaj, że tak powiem, możemy te owoce zbierać, bo naprawdę fajnie to wszystko idzie. Poza tym naturalnie sprzedajemy działki, czy ja osobiście sprzedaję działki nie nasze, to znaczy tak, my mamy i swoje działki, które sprzedajemy, oraz powiedzmy pracuję tak, jak powiedzmy sobie makler, czyli na zasadzie prowizji. I stąd, że tak powiem, mamy te nasze dochody. Ale poza tym, oczywiście nie każdy może pracować, czy chce pracować jako makler, czy w nieruchomościach. Przede wszystkim, to już wspominałem w innych wideo, że naprawdę w Paragwaju, jeżeli oferujecie jakość, to znaczy naprawdę dobrą jakość po przyzwoitych cenach, nie macie tutaj żadnych problemów. 10% podatków to jest prawie nic, macie wolność. Także tutaj naprawdę zapraszam, czy zapraszamy ludzi, zapraszamy Was. To znaczy tych, którzy naprawdę chcą coś w życiu jeszcze osiągnąć i chcą coś poruszyć. Tutaj naprawdę macie życiowe możliwości. Naprawdę, życiowe możliwości, jeżeli ktoś ma trochę w głowie, trochę pogody ducha i zadowolenia i chce coś osiągnąć, to naprawdę możecie to osiągnąć. Wierzcie mi. Poza tym wielu z Was, i serdecznie za to dziękuję, prosi również, panie Zbyszku czy Zbyszku, proszę więcej wideo w języku polskim. Macie rację. Macie rację, macie rację. Sorki.
staram się to robić. Naprawdę mamy masę zapytań, zarówno telefonicznych, jak i przez e-mail. I powiedzmy sobie, staram się to robić i sądzę, że w przyszłości mi się to uda. To znaczy więcej po polsku. Do tego, aby ten zamiar się udał, czy żeby go zrealizować, potrzebuję waszych zapytań. Również waszych zapytań. Co was interesuje? Sądzę, że tutaj parę odpowiedzi na parę czy paręnaście pytań wam dałem. Dlatego potrzebuję waszych komentarzy, przede wszystkim na dole. Co chcecie wiedzieć? Piszcie otwarcie, nie ma problemu, znacie mnie, jestem otwartym człowiekiem i chętnie, naturalnie, w miarę możliwości odpowiem wam na zadawane przez was pytania. A więc kciuki do góry jak zawsze, jeżeli wideo wam się podobało, zadawajcie pytania przede wszystkim na dole. Kontakt jak zawsze na końcu wideo wam podaję i serdecznie dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. Komentarze na dole, lajki, łapki w górę. I dziękuję serdecznie ze słonecznego Paragwaju i do następnego wideo. Jak zawsze po lewej stronie podaję wam fajne wideo, które warto zobaczyć. A więc piszcie i czekam na wasze pytania. Do następnego wideo. Cześć.